Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, programie realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest Kamila Zarzycka z Multikina. Witam Cię serdecznie. Cześć. I porozmawiamy sobie na temat tego, co nowego w Multikinie, jakie promocje, jakie premiery. To tak, chciałabym może zacząć na samym początku od dzisiejszej jednej premiery. Jest to film Wypisz, wymaluj miłość z Juliette Binoche. Komedia romantyczna opowiadająca o dwóch nauczycielach. Ona jest malarką, maluje bardzo abstrakcyjne, surrealistyczne obrazy, a on jest nauczycielem angielskiego, który trochę nie stroni od alkoholu. I stwierdzili, że zrobią pewien ciekawy zakład. Pokażą uczniom, co jest dla nich ważniejsze. Uczniom, którzy są teraz w społeczeństwie, jakby nie patrzeć, komórek, internetu, smartfonów. Stąd też chcą im pokazać, czy bardziej do nich przemawia słowo, czy obraz. I ten zakład przeradza się w ich relacje, w taki romans. Także bardzo ciekawy, z ciekawym zakończeniem. Bardzo polecamy ten film. Za tydzień również wchodzi nam bajka premierowa Jak wytresować smoka druga część. Bajka uwielbiana przez dzieci i w związku z tym zagramy już przedpremierowo w tą sobotę i w niedzielę bodajże dwa seanse dziennie tej bajeczki. Halo? Mów, mów. Więc tak, bajka opowiada o smoku, o szczerbaku i o czkawce, o parze. Mamy chwilową awarię, króciutką. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Więc bajka opowiada o szczerbatku i o czkawce, o parze, która musi obronić swoją wyspę przed najazdem innych smoków. Oprócz tego w kinie zagramy również teatr standardowo Król Lir 17 czerwca. Jest to sztuka Williama Szekspira. Także reżyserem jest Sam Mendes, znany m.in. z reżyserii Skyfalla, z reżyserii American Beauty czy Drogi do zatracenia. Także 17 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na sztukę Williama Szekspira o godzinie 18, a zaraz po tym o godzinie 20 tego samego dnia jest Kino na obcasach w naszym kinie. Także seanse specjalne dla kobiet z pokazem filmowym właśnie w premiery, o której wspominałam przed chwilą, czyli Wypisz, wymaluj miłość. Przed samym filmem, o samej godzinie 20, jest pół godziny prelekcji. Podczas tej prelekcji spotykamy się z paniami, które zajmują się typowo kobiecymi sprawami. Także na samym początku wystąpią panie z firmy kosmetycznej, które będą prezentowały makijaże, opowiadały nam o pielęgnacji ciała i cery, a zaraz po nich panie, które zajmują się metamorfozami w Szczecinie. Także bardzo ciekawe spotkanie, można również wygrać parę ciekawych nagród, jak chociażby książki, vouchery do salonów kosmetycznych, czy same zestawy kosmetyków. Mhm. Oprócz tego również opera. Operę zagramy 26 czerwca. Don Carlo, nagranie z 2013 roku z Salzburga, po raz pierwszy na wielkim ekranie. No i jeszcze chciałabym Państwa również zaprosić na noc filmową, NMF. Ostatnim razem mówiłyśmy o Nocy Kina, która była 6 czerwca. Tym razem zagramy NMF Noc Reżyserskich Władcy Pierścieni. Jest to maraton, który cieszy się u nas ogromnym powodzeniem, stąd też już, nie wiem, bodajże może i czwarta nawet edycja takiego maratonu. Sam maraton trwa ponad 12 godzin, także zaczyna się o godzinie 22, kończy o godzinie 10 i gramy wszystkie trzy wersje Władcy Pierścieni, czyli Drużyny Pierścienia, Dwie Wieże i Powrót Króla. Maraton na pewno wyczerpujący i dla ludzi, którzy przyjdą, dla klientów, dla samych nas pracowników, ponieważ nakładają nam się już chociażby nawet zmiany pracowników, także o 10 rano, czyli już w sobotę, skończy się cały maraton. Oprócz tego chciałabym powiedzieć o promocji, którą mamy. 11 dni, 11 filmów za 11 zł. Filmy, które cieszyły się powodzeniem w ciągu ostatniego roku, jak chociażby Jack Strong, Wyścig, 300, Początek Imperium, Wilk z Wall Street, w którym Leonardo DiCaprio był nominowany do Oscara za tą nagrodę, za ten film, niestety nie zgarnął nagrody. Oprócz tego na przykład Witaj w klubie, Niesamowity Spider-Man, druga część, Niebo istnieje naprawdę, czy Wielkie Piękno oraz Grawitacja. Oprócz tego jeszcze kolejne wydarzenie, u nas trochę dużo tych wydarzeń, także nakładają się nam. Kocham kino. Kocham kino w Multikinie pod patronatem Grażyny Torbickiej i Telewizji Polskiej i film O krok od sławy 23 czerwca o godzinie 19. Film opowiadający o ludziach, którzy
kryją się za sukcesem wielkich gwiazd, gwiazd amerykańskiej muzyki. Często są pomijani, nie wspominamy o nich, a to jednak oni tworzą ten sukces. Mhm. I rozumiem, że tego filmu mamy przygotowany zwiastun. Tak, dokładnie, zwiastun krótki. W takim razie dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem była Kamila Zarzycka z Multikina. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia zwiastunu. Miliony osób znają ich głosy, ale nikt nie zna ich imion. Już 23 czerwca w ramach Kocham Kino w Multikinie o Krok od Sławy. Nagrodzona Oscarem elektryzująca opowieść o wokalistach skrytych za sukcesami największych gwiazd muzyki. Mika Jaggera, Bruce'a Springsteena czy Stinga. Szczegóły www.multikino.pl. Pokazy specjalne Kocham Kino w Multikinie. Zapraszam, Grażyna Torbicka.